Cześć, tu Joanna Grochowska. W tym filmiku, na prośbę pani Ani, która nam przysłała to zadanie, pokażę Ci, w jaki sposób można dokonuje się tak naprawdę złożeń funkcji. Tutaj mamy dwie funkcje, jakaś funkcja f, jakaś funkcja g i mamy dokonać wszystkie cztery możliwe złożenia tych funkcji, czyli f z g, tak? G z fm, gg oraz ff. O co chodzi w złożeniach, tak? I na czym to dokładnie polega? Zostało wytłumaczone w kursie relacje i funkcje. Tam pan Krystian bardzo dokładnie od początku wytłumaczył, na czym polega złożenie, jak to się robi. Ja Ci tutaj pokażę taki pewien myk, taką pewną sztuczkę, którą jeszcze z moich czasów pani prowadząca ćwiczenia nam pokazywała i która jest bardzo, bardzo fajna i prosta ogólnie. Chodzi o to, że złożenie dwóch funkcji, to znaczy, że Ty zamiast argumentu, czyli zamiast jakiegoś x'a w danej funkcji, chcesz włożyć, tak? Chcesz tam zamiast tego x'a wstawić inną funkcję, całą inną funkcję. Inaczej można powiedzieć, że co? U nas Pani na zajęciach wprowadzała różne symbole. Tutaj akurat mamy serduszka, gwiazdki. Śmiało możesz rysować jakieś kwiatuszki, samochodziki, cokolwiek innego Ci przyjdzie do głowy. Popatrzcie, jak tutaj działa. Jeżeli masz f od czegoś, od jakiegoś x'a, powiedzmy f od jakiegoś tam, powiedzmy, serduszka, tak? To jak to działa, co się dzieje z tym x'em, jak to działa? Ten x jest co? Zlogarytmowany, czyli mamy logarytm naturalny z x'a, czyli logarytm naturalny będziemy mieli z jakiegoś tam wyrażenia, bo zamiast tego serduszka będziemy wpisywać konkretne wyrażenie. Ja tu właśnie tutaj wprowadzane jest to takie ilustracje, żeby łatwiej zrozumieć, w które dokładnie miejsce i za co dokładnie masz podstawiać całą tą drugą funkcję, tą taką bardziej skomplikowaną, żeby ze sobą łączyć te wyrażenie do wyrażenia. I teraz, zamiast serduszka to co? Że w serduszko co wstawimy? Że będziemy mieli logarytm naturalny z czegoś, tak? Dodać, zamiast x'a do kwadratu, będziemy mieli jakieś wyrażenie do kwadratu, no i dodać 3, no i to oczywiście pod pierwiastkiem. Jak działa g? G na x'a działa w ten sposób, że mamy 2 razy x razy e do x, czyli g na coś, na jakieś wyrażenie, nasze nowe, będzie działało w ten sposób, że będziemy mnożyli 2 razy to wyrażenie całe, czyli 2 razy gwiazdka, tak, jakaś, nie wiem, kwiatuszek, samochodzik, co sobie tam narysujesz, razy e do tego wyrażenia. Właśnie, zamiast x'a rób te symbole, wpisuj te symbole. I teraz popatrz, jeżeli chcemy złożyć, na przykład, od początku patrząc, f z g, czyli mamy zadziałać złożeniem funkcji f z g na x'a, jak to się odczytuje? Po kolei, czyli f zostaje na zewnątrz, a g ląduje jakby przy x, czyli idzie do środka. I teraz Ty chcesz zrobić f od tego tu, od całej funkcji g. To teraz popatrz sobie. Zamiast serduszka musisz wstawić w miejsce jakby serduszka, o tutaj, do tego, popatrzcie właśnie na ten o tu wyrażenie. Zamiast tego serduszka musisz wstawić funkcję g, całą funkcję g. A cała funkcja g jak wygląda? To jest 2 razy x razy e do x'a. No to wstawiam w miejsce tego symbolu, wstawiam o to tutaj wszystko. Co mi powstanie? Powstanie mi tak, logarytm naturalny z czegoś, z 2 razy e do, 2x razy e do x, to dodać coś, czyli to, co w sześciutko, do kwadratu plus 3. I możesz nawet śmiało na zajęciach, tak, zostawić w ten sposób, złożyłeś funkcję, złożyłeś. Ewentualnie tam, jeżeli są jakieś w miarę proste przekształcenia, to z nimi podziałać. Tu widzimy co? Można by ten logarytm rozdzielić typowo znanym wyrażeniem, że mamy logarytm naturalny z mnożenia dwóch funkcji, to jest dodawanie dwóch logarytmów, a tutaj, jeżeli mamy coś do kwadratu, to każdy z tych osobno popodnosić do kwadratu, zgodnie tutaj właśnie z wzorkami, które jeszcze ze szkoły średniej, może nawet jeszcze wcześniejszych lat nauki znasz. I co? Logarytm naturalny, rozbijam sobie, że to jest z 2x, można by rozbić logarytm naturalny z dwójki, dodać logarytm naturalny z x'a, ale niekoniecznie. Ja chciałam rozbić tylko to. Dlaczego? Bo wiem, że logarytm naturalny z e do x to jest po prostu x. Zwykły 1x. Dodać. A tutaj mam do potęgi drugiej, więc co? Każde z tych, o tutaj, wyrażeń, każdą z tych części funkcji podnoszę do kwadratu, czyli 2 do kwadratu 4, x do kwadratu x kwadrat, e do x i jeszcze do drugiej, czyli mamy mnożenie, czyli mnożymy 2 razy x, e do 2x, no i plus ta trójka. No i oczywiście co jeszcze? To zamiast tego x'a mamy ostatecznie tyle.
To już jest w ogóle taka pięknie, pięknie, ładnie doprowadzona do jak najprostszej, jak najfajniejszej postaci funkcja. Wynik oczywiście podkreślamy, pamiętaj, jeżeli zwłaszcza będziesz miał dużo, dużo rachunków, to żeby to jakoś w miarę ogarnięcie wyglądało, tak, w zeszycie, podkreślaj każdy możliwy wynik końcowy. To będzie naprawdę bardzo pomocne. No dobra, no to teraz spróbujemy tą naszą drugą funkcję, nie? Jak będzie działało to złożenie G z F-em? To co? G zostaje, potem F ląduje przy X, czyli robimy G od F od X-a. I co teraz masz zrobić? Popatrz sobie tu, na teraz te symbole, te gwiazdki. Co robisz z gwiazdką? Twoją gwiazdką teraz jest cała funkcja F od X, nie? To teraz zamiast gwiazdki, czyli zamiast tego tu wyrażenie, musisz wpisać wszyściutko, co jest F od X, a twoim F od X jest oto. Oto całość, czyli ten logarytm plus pierwiastek. I oto całe wyrażenie wstawiasz po prostu tam, gdzie jest gwiazdka. Widzisz? I co otrzymasz? Dwa razy gwiazdka, czyli dwa razy oto coś wszystko, razy e do gwiazdki, czyli e do tego całego wyrażenia. Na tym polega złożenie. Wstawianie po prostu zamiast x-a całą jakąś tam inną funkcję. A te symbole takie rozpisane są bardzo, bardzo tego pomocne. Wizualnie widać, co za co masz wstawiać. No i co, tutaj też jakieś proste tylko uporządkowanie. No tu nic nie zrobię. Zostawiam. Tu działają potęgi. Że e, czy coś tak, do jakiejś potęgi gdzieś jest dodawane, to mogę rozbić na mnożenie dwóch funkcji o tej samej podstawie, czyli e do tego logarytmu razy e do tego pierwiastka. Ale czego rozbijam? Bo e do logarytm naturalny z x to też jest po prostu zwykły x, tak jak tu. Logarytm naturalny z e do x, albo e do potęgi logarytm naturalny z x, to jest zawsze tylko wyłącznie x. No więc miał dwa razy wyrażenie, razy x, razy coś, uporządkowane, żeby tak ładnie po kolei szło. Koniec. To jest nasz ostateczny wynik złożenia tych oto dwóch funkcji. No to teraz jeszcze, co nam zostało, g z g. No to już dwie literki pod rząd, tak? No to już nieważne, która idzie do środka, która na zewnątrz. Bo tak jak są różne literki, to zawsze najpierw jest pierwsza na zewnętrznie, a potem ta druga idzie do środka. No i co? Popatrz sobie, chcesz zrobić g od czegoś. To wracamy do czego? Do gwiazdek naszych. Jak działa g od czegoś? Zamiast gwiazdki masz stawić teraz w całą funkcję g. Czyli zamiast od tu i tu gwiazdeczki wstawiasz co? Całą tą funkcję 2x e do x. Czyli będzie jak? Dwa razy gwiazdka, dwa razy oto wszystko, cała funkcja g, razy e do potęgi całej funkcji g. No i co? Tu mnożę 2 razy 2, tak? Opuszczam nawias, bo wiadomo, mnożenie mogę sobie nawias opuścić bez problemu. I tu mam jeszcze, że mam tą samą podstawę o różnych potęgach, to te potęgi co? Dodajemy. Dokładnie. I mamy ostateczny wynik. No i ostatni nam zostało, co? F z F-em. Jak to działa? Popatrz sobie teraz tu. Masz funkcję F, no bo chcemy właśnie F złożyć z funkcji F. Zamiast argumentu x, zamiast tego naszego co? Serduszka. Co mamy wstawić? Całą funkcję F. No to będzie tak trochę strasznie zawile. Będziemy, wydało się, że będzie wyglądać skomplikowanie. No, faktycznie jest troszkę dużo tego, nie? Ale właśnie powoli. Dlatego te symbole są bardzo pomocne. Widzisz, że co masz za konkretnie tu naszego x-a, tak? Bo tutaj te x-y to jeszcze z x-ami można by się pomylić. Ale jak masz już konkretnie jakiś taki symbol, kwiatuszek, gwiazdka, cokolwiek innego, serduszko, to zamiast tego łatwiej widzieć, co masz wstawić, nie? Czyli co? Logarytm naturalny z czegoś, a tym moim czymś jest cała ta moja funkcja. Więc ja na spokojnie wstawiam całą funkcję. Dodać pierwiastek z czegoś, czyli z całej tej mojej funkcji, do kwadratu plus 3. No i tutaj ewentualnie szybkie obliczenia, tak? Logarytm logarytmu, tu logarytm z dodawania, no wzoru nie znamy, więc musimy niestety przepisać. Z kolei tu ewentualnie ponieść do kwadratu znanym wzorem skróconego mnożenia, tak? A plus B do kwadratu mamy, a kwadrat plus podwojony iloczyn dwóch funkcji, plus ta część do kwadratu, a to jak podniesiesz do kwadratu, to co? Pierwiastek się skróci, zostanie ci x kwadrat plus 3 i plus jeszcze ta trójka, czyli na końcu plus 6. No i funkcja wygląda zawile, no, ale czasami i takie bywają przykłady. No cóż, prowadzący różni są i różne funkcje potrafią dać. Mogą być niektóre prostsze, niektóre trochę trudniejsze, ale właśnie, jeżeli sobie na spokojnie wszystko fajnie porozpisujesz z pomocą jakichś tam takich różnych symboli, tak, na boku gdzieś, no to będzie Ci super fajnie wszystko widoczne.
Chciałabym Ci tu jeszcze pokazać taki pewien kalkulator, który jest dostępny w ramach abonamentu Akademii dla osób, które wykupiły abonament. Zobacz, to jest taki fajny, taki szybki kalkulator, który Pan Krystian podpiął, oparty na Wolframie oczywiście. Wystarczy wpisać wzór, szybciutko, wzór jednej funkcji, wzór drugiej funkcji, które chcesz ze sobą złożyć i automatycznie wypluje Ci tu wynik. To jakieś takie przykładowe były dwie funkcje, ale sprawdźmy nasze obliczenia, które wykonałam wcześniej. Tylko najważniejsza rzecz. Tutaj jest jakby uwzględnione jedno złożenie, to znaczy funkcja f z g, to znaczy, że pierwsza z drugą. Jeżeli masz f z g, no to dobra, ok, ale jak na przykład my liczyliśmy g z f-em, f, to musisz po prostu sobie za wzór f wziąć tą pierwszą funkcję, którą chcesz, a za g tą drugą. Zaraz pokażę Ci tutaj szybciutko, tylko najpierw to pierwsze złożenie, takie typowe, f z g. Jak było? Funkcja f to był logarytm naturalny z x plus pierwiastek. Pierwiastek wpisujemy właśnie wpisując sqrt, a w nawiasie wyrażenie z czego? X do kwadratu plus 3. Ogólnie tutaj na tym kalkulatorze są w uwagach, w jaki sposób wpisuje się nasze formuły. Ogólna instrukcja jest dostępna, gdyby były liczby z przecinkiem, to piszemy je z kropką. No i właśnie tu, uważać dokładnie, która funkcja jest jakby taką wewnętrzną, a którą tą zewnętrzną, która bo pierwsza była, która była ta druga. I kilka oczywiście przykładzików pokazanych jest. No dobra, wracamy. Logarytm plus ten pierwiastek, a nasza druga funkcja, ta g, to było 2x e do potęgi x. No i co? Klikasz oblicz. I mamy wynik naszej funkcji złożonej. No to jest lekkie przekształcenie, ja więcej zrobiłam, bo tutaj wyliczyłam jeszcze ten logarytm, ale jak widać, jest to samo. No pewnie, że jest. No to jedźmy, spróbujmy, co? Funkcję f z... nie, albo gg, tak? G z g. No to teraz tak, jako pierwszą, tą moją zewnętrzną, tutaj nazwana jako f, ale ja pamiętam, że to jest ta moja pierwsza zewnętrzna, to było po prostu 2x do potęgi x, na drugą nadal to samo g. Klikam oblicz. No i mam ten sam identyczny wynik, który dostaliśmy wcześniej. Każde inne złożenie, każdą inną funkcję możesz śmiało właśnie obliczyć, korzystając z tego tutaj oto fajnego kalkulatora. Jeśli chciałbyś poznać więcej przykładów, albo w jaki sposób na przykład liczy się złożenia trzech funkcji ze sobą lub nawet czterech, tam dokładnie wszystko zostało pokazane w kursie. Polecam zajrzeć. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam.